Cześć! Witam wszystkich, z tej strony oczywiście Kosik i zapraszam Was na kolejny gameplay z House Builder. W dzisiejszym odcinku, sam nie wiem co by tutaj zrobić. Ostatnio sobie kończyliśmy tutaj ten domek polski, widzicie już jest gotowy. Dom Kacperek, średni. Mam sprzedaj. No nie, ja nie chcę go sprzedawać. Te, które skończyłem, są gotowe, także słuchajcie, nie wiem co tutaj wybrać. Trochę domków jest, mam tutaj tą chatę afrykańską, poziom średni za 2200. Tutaj mamy coś, bambusowy dom za 2200. Słuchajcie, sporo tych domków jest. Gdzieś tutaj w Ameryce też był jakiś domek kanadyjski średni za 2, też za 2200. Także no, tu jest za 2,5, no to u Niemców sobie na razie zostawimy. Chociaż nie, to bardziej tak może Czesi. Tutaj jest też nowoczesny dom kontenerowy za 2200. Słuchajcie, długo już stoi ten tutaj domek w Afryce, także może sobie na niego teraz zapolujemy. Zobaczymy co tutaj trzeba zrobić. I no cóż, może nowy dom techniki, tak jak w tym polskim domu. No w końcu był jakiś beton, jakiś, no, jakieś wylewki, dosyć ciekawie. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. Znaczy tutaj betonu nie będzie, bo jesteśmy w Afryce. Także tutaj raczej będzie coś. Dobra, co my tu mamy? Afryka, kraina dzikich lwów, zebr, żyraf i nie tylko. Kraj o wielu tradycjach i wierzeniach. Dowiedz się więcej o malowniczym kraju i jego pochodzeniu, budując tradycyjną afrykańską chatkę. Chatę. Ok, powodzenia, dobrej zabawy, że zaczynamy. Oczywiście. Także tutaj wracamy się do tradycyjnej chatki, coś będziemy tutaj lepić. Jestem biały? Dobra, niech będzie. Co mamy w okolicy? Wow, jakaś spora ta chata będzie, zobaczcie. Tu jakieś palenisko, tu jakieś patyki, słońce grzeje, gdzie to słońce jest? Kurczę, patrzcie, nie ma słońca, nie jest. Słońce piecze. Dobra, czekajcie, sobie tylko szybko sobie luknę, czy muzyczka jest włączona? Tak jest, muzyczka leci. Słuchajcie, muzyczka leci z Epidemic Sound. Ponieważ YouTube zaczął mi się czepiać właśnie tutaj w tej grze do właśnie, ale mam siekierę, do właśnie muzyki, także postanowiłem sobie wykupić subskrypcję Epidemic Sound, także będzie bez problemu. Idź we wskazane miejsce i rozbijaj kamienie, które wyglądają jak pokazuje strzałka. Jak? Które wyglądają, jak pokazuje strzałka. No dobra. Użyj siekiery, aby wyciąć suche drzewa na ogrodzenie lub inne. No dobra, czyli mam tak. Mam siekierę taką. Ludzie, jest XXI wiek. Ja mam siekierę z kamienia łupanego. Takie drzewko mogę wyciąć? Oczywiście. Zbieramy do kieszeni. Zobaczymy na ile odcinków tutaj wyjdzie. Ten domek polski w sumie się zrobił na... O, tutaj sporo tego było. Domek polski się nam zrobił na... aż na 3 odcinki. Bo tam troszkę też się mieszałem, trochę się tam zakręciłem, także... Zobaczymy jak tutaj pójdzie z tym, co oni tutaj chcą nam zrobić. Taka no dosyć... Ja wiem, ciekawa konstrukcja z desek, z patyków. No tutaj trzeba więcej tych patyków. Dobra, to idziemy. Idziemy łupać dalej. A, tu mam napisane, 49 jeszcze potrzebuję. Dobra. To jedziemy z koksem. Dawaj tą siekierę, mistrzuniu. Naciśnij M, więcej porad dotyczących zadań. O, czekajcie, coś nowego. M.
Chata afrykańska. Udaj się w wskazane miejsce, zbuduj jedno ogrodzenie, zbuduj jedno ogrodzenie dwa. Aha, nie, dobra. Tyle to ja wiem. Jak utknę, powiedzmy, no to wtedy będę. O, tu mam jeszcze patyczki, mogę pozbierać. A, to czekajcie, bo ja pozbierałem patyki, a to są inne. No dobra, mam 15, no to jeszcze. Tego aż 49 potrzeba. Czekajcie, ja sobie zobaczę, która jest godzina, żeby tak, no tak jak większość z Was na razie zagłosowało, tak do pół godziny lubi oglądać. Do tego około właśnie pół godzinki będziemy robić odcinki. Chociaż też bym chciał zrobić tak, żeby na tym właśnie odcinku no, zrobić połowę, nie? Dojść do 50%. Żeby też za dużo nie rozciągać w czasie tych odcinków. Żeby z jednego domu nie robić tego, wiecie, jakiejś tam jednej serii, tylko max, żeby były dwa odcinki, nie? I dlatego mam 45, a potrzeba 49. Osiem, dziewięć, dobra. No to mamy patyczki, idziemy je. Gdzie ta chatka? Oczywiście dosyć fajnie i przyjemnie się tutaj to wszystko układa. Czyli to jest chyba w ostatnim razie ogrodzenie. Ciekawe co będzie. W sumie taki płot, to ja nie wiem przed czym on ma tu chronić. Na pewno nie przed lwami i słoniami. Chyba, że coś tutaj jeszcze do tego dojdzie. No zaraz zobaczymy. Dobra robota. O! No proszę. Zawiązujemy. Tylko szkoda, że ja tego na kacz akurat nie zbierałem, no bo skąd chłop to ma, nie? Jakieś takie te przęsła. Czy przęsła, no nie wiem, co to. Jakaś zapinka, czy jak? Włókno. Może bardziej jakieś włókno. Powiem, że sporo tego kurczę idzie i tak czyk, czyk, i tak klikasz. No ale już końcówka, już tutaj ostatnie przęsła tego płotu afrykańskiego. Dobra, ładny. Ładny? Czekajcie, coś tu jeszcze potrzebujesz. Wysokiej suszonej trawy. Uda się w wyznaczone miejsce, aby go odebrać. Chyba tą trawę odebrać. Ile tej trawy potrzebujemy? 28. Zbierz trawę. No ale jak? Zbieram coś? Nie, nic nie zbieram. Kilofem? No nie, raczej nie. Siekierą? Czekaj. Co to jest? Znalazłem wazę z brązu, prawda? Zobaczcie, w krzakach sobie się działa. Dobra, ale ja chciałbym trawę. Czekajcie, to ja może ja coś jeszcze muszę. Jakieś narzędzie do tej trawy, tu coś mi pokazują. Co tutaj jest? Aha, tu mam rozbić kamienie.
Dobra, kamienie to jest tam pikuś. Mnie bardziej interesuje to. Tu. Jak ja mam tą trawę zebrać? Ej. Czekajcie, może najpierw kamienie. Bo tu kamienie są na pierwszym miejscu. To zbierzmy sobie 40 kamieni. Łup. Jeden. No jaja se robicie. Po jednej sztuce? Aha, dobra. Czyli będzie pewnie zaraz jakiś skill. I będzie masówka. O, już. Już się powoli robi masówka. O, zobaczcie, kolejna waza. Kolejna znajdźka. Kurde, ja tutaj nie będę w domu budował, będę po prostu szukał skarbów. A to? Aha. Mogę to wziąć? Nie. Mam ile? 14. Potrzebuję 40 tych kamyczków. No to sporo. Sporo, sporo. To żadnego skilla mi nie dają? A jak tu mi się skończą te kamyki, to gdzie mam dalej iść? Bo tego nawet nie mogę połupać. No i co teraz? Not good. Not good. Tego? Nie. No bardzo nieładnie z waszej strony. Czemu tak to jest? Tutaj muszę klikać niestety, nie mogę sobie przytrzymać myszki. Ale też w sumie dobrze idzie. No i koniec. Koniec kamyków. Czekajcie, tutaj coś jeszcze, może tego połupiemy. Kurczę, jeden. Raczej wystarczy tutaj. Dobrze, się przejdę dookoła jeszcze. Ile tam jeszcze potrzebujemy? 20 sztuk. Tutaj są jeszcze. Nie. Ich nie mogę. Łe. Stu. Czekajcie, mam łopatkę. Znalazłem łopatkę. Tu mamy wodę. Dobra. Idziemy szukać kamyków jeszcze. Tu są kamieniołomy. Wiecie, co się zastanawiam? Czy czasami nie zrobić sobie... Nie zrobić... live'a z House Buildera. I możliwe, że po prostu w którąś sobotę tak właśnie będzie. Ja oczywiście nagrywam tutaj na zapas. Także ten odcinek nagrywam dzisiaj jest 10 grudnia, a wy dopiero go zobaczycie pod koniec grudnia, bo mam nagrane kilka odcinków do przodu. Miałem COVID-a, także sobie ponagrywałem sporo i teraz co jakiś czas będą się ukazywały odcineczki. Dobra. Outstanding. Co tutaj? Co to jest? Basen? Wiecie co? Przygotuj palenisko. To pewnie z tych patyczków. Nie? Zły materiał. Chodźmy po tą trawę. Aha! Wiecie? Trawą muszę... Trawą muszę, kurde, co ja gadam. Tym łopatką muszę wykopać trawkę. Ile tego potrzebujemy? 28 sztuk. No też kurczę mogliby powiedzieć, nie? Że użyj łopatki, żeby wykopać trawę, nie? A nie, kurde, mnie od razu wysłali, żeby zebrać trawę, nie? A chłop się zastanawia, kurde, jak.
15, jeszcze parę sztuków. Dziewiętnaście, dwadzieścia, jeszcze 8. A coś kurczę, skilli nie dostaje, nie? Że się tak fajnie skille wpadały, że potem, no, na razie po sztuce, a potem były po 2, 10 i produkcja masowa. A tutaj coś tak nie za bardzo. Ile mamy tego? 27, 28, dobra. To chodźmy zrobić ten płotek. Czyli to będzie taki, no, ja wiem, taki płotek z tego, z takiej, no, no z trzciny, nie? Zapewne za bardzo wytrzymały to, to on nie będzie. Ale dobra. Tam płotek, to mają płotek. Dobra, jest gotowy. Świetnie. 18%. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Co my tutaj, co oni od nas chcą? O, ze sklepu nic nie ma. No nie, są jakieś tam dekoracje inne. Dynia, nagrobek. Ale to chyba nic nie będziemy kupować. Nasz chyba tutaj znajomy Japończyk nie będzie. Użyj łopaty, aby podnieść piasek. O, wiecie, tutaj było napisane. Użyj łopaty. Podnieść drewnianą miskę z piaskiem i wrzuć ją tam, gdzie wskazuje strzałka. Aha. A strzałka wskazuje nam tu. Wrzuć go tam, gdzie wskazuje strzałka. No to nie basen. To będzie piaskownica. Jeszcze? A to 3 takie miski potrzebujemy. No dobra. To niech będą 3. Cyk, jedna. Druga. Tu jakieś patyczki weźmiemy. Może się później przydadzą. Na pewno. Jak sobie tak tutaj leżą bezczynnie, to się na pewno do czegoś przydadzą. Dobra. I trzecia micha piasku. Dobra, to słuchajcie, my tutaj kurczę robimy piaskownicę. Nie, to chyba będzie, ten dom. Dobra, czekajcie. Co tego ogniska potrzeba? Pewnie kijki. Dobrze, że tutaj chociaż tych kików po jednym nie wypada, tylko całe stado. Dlatego 14 potrzebuję. Nie, tam jakaś wioska jest. A to ja tak na odludziu? A czemu ja... Czyli tak to będzie chyba mniej więcej wyglądać, taki domeczek. Ale zobaczcie, no tak by był jakimś wyrzutkiem. Chyba, że po prostu się tam, no, wioska się rozbudowuje na tą stronę, także będę w nowym miejscu. Jeszcze patyczki zbierzemy, bo też się mogą przydać. Dobra, ile mamy? 20. Potrzebuję 14. Dobra, zrobimy to ognisko. Tak, trzymaj. Muszę się napić kawy, bo mnie normalnie męczy mnie ten kaszel po tym covidzie. Dobrze. To kolejne tutaj musimy dać 8 patyczków. To będą chyba fundamenty. Impressive!
Kurczę, co? Chyba te kamienie takie. Teraz zobaczymy. Słuchajcie. Gdzie jest ręka? Nie te. Te dwa kamienie. Teraz zobaczymy, czy dobrze myślę. Wiecie co? Chyba dobrze myślę, tylko że oni chcą mi podnieść glinę, a to glina jest rękami i przenieść ją w okolice studni. Aha, to czekajcie, dobra. To jest glina, czyli dam ją tu. Umieść tutaj glinę, glinianą skałę. Łe. Zdobyłeś błoto. Możesz nim teraz ulepszyć podłogę chaty. Aha, czyli takiego trzy takie błotka potrzebujemy. No dobra. Tak sobie to wymyślili. No dobra. Niech będzie. Czy najpierw piasek, teraz były błotkiem. I teraz jeszcze patyczki. To też będę musiał je teraz więcej nastukać. Cię nastukać, kurde, co ja gadam. Narąbać. To do czego mi tam te patyki? No zaraz zobaczymy. To też kilka sztuk leży. I dlatego potrzebuję 10. 10 sztuk. Kurczę, automatycznie mi się zmienia na ręce. 6. I 12, dobra, nawet o 2 za dużo. Perfekt, 38% chatki. I teraz co? Znowu patyki. Tym razem do góry. 15 sztuk. No to co? Idziemy dalej coś porąbać. Gdzie są drzewka? O, to jakieś wielkie jest. Może z tego będę mógł coś... z tego się nie da. To jakieś mniejsze. 3 sztuki. Gdzie zawsze za pierwszym razem, jak właśnie zbierzesz, to zmienia się, że on niesie te patyki. A teraz już dalej trzyma się kierę w ręce. No, tutaj tego sporo było. Ale tak, potrzebuję 14. Podejrzewam, że tych patyków trzeba będzie jeszcze więcej. Ale zaraz zobaczymy. Także wydaje mi się, że spokojnie powinniśmy do tych 50% dobić. O, 42%. O, teraz te wspaniałe zapinki. Tak właśnie patrzyłem, myślałem, że to może akurat te patyczki, które zbierałem, oni na te zapinki, ale nie. Mam patyczków 83. Ja podejrzewam, że te patyczki, to one mogą pójść na dach. A zaraz zobaczymy. A jeżeli nie zaraz, to na pewno w następnym odcinku. Zobaczymy, ile, tak mówię, do 50% chcę dobić. Tak, żeby maksymalnie z jednego domku zrobić 2 odcinki, tak po pół godzinki. Dobra, chyba ostatnia. Perfekt. 47. O, proszę bardzo, mamy patyki. To jeszcze mi tutaj, o tutaj mogę trzymać myszkę i sama mi się tutaj ładnie układa. Bardzo fajnie to idzie. Tylko z tego co ja widzę, to tych patyków mi zabraknie. Jeszcze potrzebuję
13. No 12, bo jednego mam w kieszeni. Dobra, szukamy patyczków. Patyczki, patyczki. Gdzie jesteście, patyczki? No cholera, nie ma patyczków. Ale to jakaś taka duża ta mapa mi się wydaje, bo tak wcześniejszy w tych mapach to tak nie było, tego nie można było sobie tak daleko wyjść, a tutaj kurczę. Naprawdę sobie mogę odejść kawałek, bo są patyczki, proszę. O, 16, dobra. To wystarczy. No i perfekt. Dobra, słuchajcie. Mamy 52%. Także kończymy na dzisiaj. Tak jak mówiłem, do połowy żeśmy w domku doszli. 52% zrobione. Będziemy sobie kończyć oczywiście w kolejnym odcineczku. Także no cóż. Na dzisiaj tyle z afrykańskiego domku. Zobaczymy, co będzie dalej w kolejnym odcinku. Na dzień dzisiejszy tyle. Oczywiście nagrywał dla Was Kosik. No i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć, cześć.